Dzień dobry. Hej. W internecie. Czołem. Z tej strony Dziczka. O. I Mary. Tak. I co? Dzisiaj porozmawiamy sobie o konwentach. O zgrozo. No. O zgrozo. O takich imprezach, na których spotykają się fani gier fabularnych, planszowych. Skupiskach ludzi mniejszych lub większych, tak. Gotowych poświęcić wszelkie pieniądze i życie za granie w RPG. I odciski. Też. Tak. No ale tezą naszej rozmowy to jest nie tylko fenomen konwentów. Fenomen, ale tak. Mm. Tylko raczej ich forma. Duże czy małe? A, no właśnie. Kameralne, komercyjne, targi, szkoła. No i co? Znowu się nie znasz. Taka no, moja rola, żeby się nie znać. Ale jako wydawca, to gdzie wolisz jeździć? Podchwytliwe pytanie. Nie, okej. Bardzo lubię jako osoba prywatna, jako osoba pracująca w wydawnictwie gier fabularnych. Bardzo lubię małe imprezy, dlatego że pozwalają one na lepszy i bliższy kontakt z ludźmi. Okay. W sensie jest nas mniej, a przez to też potencjalnie, chociażby jak jestem na stoisku, mogę sobie pozwolić na to, żeby porozmawiać z kimś nieco dłużej na temat gry, którą chcę kupić, czy poszukiwań czegoś, co będzie pasowało, no, chociażby dla rodziny. No i to daje taki, no jednak fajny, no, kameralny. Na kameralnym małym konwencie nie znajdziesz tego, co chcesz, bo duże ci mogą zaoferować wszystko teraz. Absolutnie wszystko, nie boję się tego słowa. Tak. A jeżeli porównujemy, nie wiem, skalę Pyrkonu, no. Czyli największej imprezy fantastycznej, targi poznańskie, kilka budynków, przestrzeń pomiędzy nimi i tak dalej, i tak dalej. A z konwentem typu Zjawa. Mhm. No to skala jest jakby bardzo rozstrzelona, tak? Bo tutaj mamy, nie wiem, około 1000 uczestników. A to 40 tysięcy, czy więcej, tak. Nawet więcej chyba. No to faktycznie z punktu widzenia osoby, która idzie na shopping, potencjalnie targi dają mi o wiele większe spektrum możliwości wydania pieniędzy. Co do możliwości uczestniczenia w rozrywkach, według mnie jest trochę gorzej. W sensie takim, że masz punkty programu, które często mają limitowane ilości miejsc, no bo jakby sale mają określoną pojemność. Więc nie zawsze się dostaniesz na to, co chcesz zobaczyć. A z drugiej strony ilość kilometrów, które musisz pokonać, żeby sprawdzić, co jest na tych stoiskach i wrócić do tych, na których chcesz zrobić zakupy, no kto co lubi, nie? Ale trzeba się nawodzić. Tak, można biegać, ale dzięki temu możesz spotkać więcej znajomych ludzi, przybić piony, porozmawiać. W mocnym przelocie, nie? Bo każdy gdzieś się spieszy, bo właśnie ilość tych atrakcji na metr kwadratowy tam jest. No właśnie, ale to jeżeli jesteś na małym konwencie, to nie nudzisz się? Nie. Nie ma tak, że już po jeden dzień okej, ale czy po dwóch, czy trzech dniach, tak jak z reguły trwają konwenty, nie jest tak, że masz już w zasadzie wszystkie te stoiska, czy wszystkie te miejsca, atrakcje obcykane, no już nie ma co robić. Zakładając jakby, okay. że proga, ale chociaż program też może być bardziej ubogi. No, nie mówię jakby jakoś też, ilościowo, no? Tak, prawdopodobnie tak może być, chociaż mam takie poczucie, że czasami bym polemizowała, zwłaszcza między małymi a średnimi konwentami, co do, nie wiem, ilości sesji na przykład, które się dzieją. A na przykład Zjawa rekordy tam regularnie. Bije, tak. Ale kosztem czegoś. Jasne. Ale program wciąż jest atrakcyjny. Jeżeli coś mnie interesuje, no mam większą szansę wybrać jedną rzecz, powiedzmy z, nie wiem, 5, które dzieją się w tym samym czasie, niż jedną z 50, które dzieją się w tym samym czasie, tak? I tutaj raczej też nie będę się martwiła o to, czy się zmieszczę w sali. Mhm.
No bo jednak skala jest mniejsza i też jakby liczba osób się rozkłada na te wszystkie atrakcje, które tam się dzieją. No i to jest takie spokojniejsze, nie? No, spokojniejsze, tak. Tak, aczkolwiek nie masz pewnie takiego przeładowania tym wszystkim, co mogłaś zobaczyć i co było do zaoferowania, nie? No, to akurat plus. No dobrze, to jako że to jest program Niezgrane, czyli dwie kobiety tam, trzy opinie, nawet cztery czasami, to ja się nie zgodzę. Bo ja wolę duże targi, wielki Pyrkon, czy nawet Halkon, chociaż teraz to wiadomo, że długo nie było. Ale faktycznie takie konwenty, które są targami, nie wiem, bo jest faktycznie dużo więcej atrakcji, na które może i czasem nie jestem w stanie się dostać, ale przynajmniej one są i mogę sobie wybrać, mam duży wybór i mam mnóstwo ludzi, z którymi się spotykam, nawet jeśli w przelocie, ale jest to jakieś takie bodziec. I ja wiem wtedy, za co ja wydaję te pieniądze. To jest jeszcze jeden temat. Cena biletów na duże targi i na małe targi. No, ale to ciężko porównywać. Tak, skala jest inna, oczywiście. I wejściówka za, nie wiem, kilkadziesiąt złotych z wejściówką za ponad... Paręset, tak. Tak. No zgadza się, tak, ale gdyby wyłączyć kwestie cenowe, bo wiadomo, one będą zawsze po stronie małych konwentów, aczkolwiek duża cena, no ale też ilość atrakcji, cała skala i liczba osób, które odwiedzają i całe to terytorium, które można zwiedzać i dodatkowe atrakcje, nie tylko RPGowe, bo to też jest moim zdaniem istotne, nie? Że nie zmienimy się. Tak, koncerty, quizy, strefa gier komputerowych, całe jakby hala targowa, a nie tylko 5 stoisk na krzyż, to jakby no jest warte swojej ceny, nie? Że jednak masz pełen serwis tutaj. I jeszcze właśnie jest tego kwestia, bo ja rozumiem, jedziesz na konwent jako RPGowiec, chcesz pograć w RPGi, kupić sobie kontent RPGowy, ale co jeżeli na przykład jadę tam ja sobie i no ja grywam w RPGi, ale giereczki wideo, literatura, bla 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 i tak dalej, nie? No to mam na dużym konwencie w zasadzie pełną gamę i paletę tego, z czego mogę wybierać. Tak. Tylko jest tłum. Tak. No. No mogę się nie dostać, tak, ale rzeczywiście w jakiś sposób ja na to też patrzę z punktu widzenia oczywiście uczestnika, czyli muszę się przepychać przez tłum, ale mam mnóstwo atrakcji, mnóstwo rzeczy i bodźców, ale z punktu widzenia twórcy. Wydawcy już powiedziałeś, nie? Ale twórcy. I teraz jako twórca, jak robisz program, tak, to wolisz go zrobić na dużym konwencie czy na małym? Szczerze, nie robi mi chyba różnicy. Okej. A w sensie, no jakby jest to tyle samo przygotowania po mojej stronie, ten sam stres. Nawet jeżeli myślisz o skali, nie wiem, tam paruset osób. Nie robi mi to różnicy, czy słucham mnie 100 osób, czy 10. Okej. Akurat ja mam takie podejście, tak? W sensie, ja się stresuję za każdym razem. No z tobą rozmawiam, więc. Tak. A ja jako twórca programu stresuję się za każdym razem. To się nie zmieni, nawet jeżeli jest to prelekcja, którą z jakiegoś powodu powtarzam po raz piąty. A to wciąż przed punktem programu jest taki lekki stresik. No ale to wiecie, to kwestia jakby mojej psychiki i tego, jak sobie radzę z tremą. Natomiast nie, no wydaje mi się, że to nie jest różnica. A zaplecze techniczne? Przygotowanie? Nie wolisz, jak masz na przykład pełen pakiet zaplecza technologicznego, które masz wielki telebim, wyświetlasz prezentację, masz mikrofon, czyli wiesz, że cię dobrze słychać. Okay. I jakby odrzucam tutaj wątek tak zwanego wpływu na większą skalę, tak? Że większy konwent znaczy więcej publiczności, więc więcej może jakichś tam, nie wiem, lajków, bla, bla, bla i tak dalej. Bardziej mi chodzi o zaplecze takie, że wiesz, że dostaniesz salę, która na przykład ma dobrą akustykę i dobry sprzęt, który cię nie zawiedzie. Ja wielokrotnie bywam na konferencjach, gdzie przestawały mi działać technikalia i musiałam na przykład robić pantominę. Na prelekcji, ale to się może, ale to się może zdarzyć zarówno na małej imprezie, jak i na dużej, bo wiadomo, że technika zawodzi jakby i to nie jest coś, czego jesteśmy w stanie do końca uniknąć. Teorii, ale nie? Jak masz przygotowane targi z halą, która jest dostosowana do konferencji robienia tego typu eventów, to jednak jakby z założenia powinno to działać lepiej. No. A
Czy tym się w ogóle nie stresujesz? Nie stresuję się tym, dlatego że po pierwsze, jeszcze nigdy nie spotkałam się z takim problemem, którego nie dałoby się rozwiązać w ciągu pierwszych 10 minut spotkania. Mhm. A ponieważ właśnie też kwestia małego konwentu, małej imprezy, gdzie dostępność osób, które pomagają, mhm, jest dużo większa, dużo łatwiejsza do zorganizowania. Bo wydaje mi się, że jakby wychylenie się na korytarz, gdzie jest prawie 100% gwarancji, że zaraz będzie przechodził jakiś grzdacz, złapanie go czy jej i poproszenie o pomoc w skali ogromnej konferencji, gdzie nie zawsze ta obsługa jest na miejscu, nie? No to tutaj jakby, no nie wiem, jakby nie miałam katastrof. Zazdroszczę, no. No nie miałam katastrof. Kilka razy się zdarzyło tak, że nie byłam w stanie odpalić prezentacji, że była zapisana w złym formacie, ponieważ wiecie, szkoły i stary sprzęt nie lubią się z nową generacją plików. Natomiast wciąż, nawet jeżeli nie byłam w stanie wyświetlić takiej prezentacji, albo się rozsypywała całkowicie, to wciąż są materiały, o których ja mogę opowiedzieć. Okej, wyłączam warstwę wizualną, która gdzieś tam pomaga, no bo wiadomo, że łatwiej jest się odnieść do obrazu, który pokażesz i pokazać chociażby jego jakieś szczegóły, albo od razu przywołać w pamięci daną postać, tak jak na przykład, nie wiem, omawiałam tworzenie przeciwników w jedynym pierścieniu, tak, i tam przywoływałam chociażby Boromira. No to wiadomo, że jak pokażemy zdjęcie Boromira, no to gdzieś ta... Tak, dokładnie. Więc to zadziała na pewno szybciej, bo jeżeli tylko o tym powiem, no to publika musi sobie przywołać dany obraz gdzieś tam z pamięci. Ale wciąż. Może troszkę traci na atrakcyjności, ale w przekazie wydaje mi się, że no, to jest nadal, okay, mam nadzieję, całkiem dobrej jakości materiał. No, no tak, jakby to jest jakby inna para kaloszy, nie? Natomiast kwestia przygotowania technicznego, tak, nie wiem, akustyki, nagłośnienia i tak dalej. No ale wiadomo, im większy konwent, tym bardziej jakby to przygotowanie powinno być. No pomyśl sobie, w małych szkołach, znaczy w szkołach, no w ogóle, słychać, prowadzisz te prelekcje w salach lekcyjnych, które z natury muszą mieć dobrą całkiem akustykę, dlatego że nauczyciela tak musi być słychać w ostatniej ławce. No. Więc ja tam lubię akurat bez mikrofonu. A ja przeciwnie. O, widzisz, ja bardzo lubię mieć mikrofon, bo mam wrażenie, że dużo bardziej profesjonalne to się staje i nie mówię to w takim świetle, że teraz jestem na konferencji, mówię przez mikrofon. Okay. Tylko, że ten przekaz jest taki, ja jestem skupiona na tym, żeby mówić dobrze, bo mikrofon kurde nie kłamie. No. I wydaje mi się, że do wszystkich dzięki temu też dociera ta informacja i bardziej się skupiają na tym, jeżeli mają trochę że głośniej. Nie masz tego lęku, że ktoś cię nie słyszy, tak, bo dokładnie, jednak twoja emisja dokładnie głosu nie jest tak dobra, jak sobie życzysz. Dokładnie tak. Tak. Poza tym masz, no jakby ten dźwięk jest wyraźny, nie? Więc wszyscy są w stanie skupić się na tym głosie, bo bywa tak, że prezentujący na przykład mówią cicho, nie? Bo tak mają, nie wiem, inną emisję głosu, słabszą, tak? Pod tym względem. I często jest tak, że wtedy się wyłączamy, bo nie słyszymy albo nie tak rozumiemy, nie? Jasne. Więc ja wtedy to faktycznie bardzo doceniam, jeżeli dostaję mikrofon. No dobra, ale to ja mam do ciebie jeszcze dwa triki pytania. Z punktu widzenia organizatora. No. Bo organizowałaś konwenty. No. To może być pytanie z dupy, tak zwany FMA. Wiesz, co to jest FMA? Tak. From my ass. To jest bardzo dobry trik na konferencji, ale o tym kiedy indziej. Natomiast jak organizujesz konwent, mały konwent jest lepszy, bo jest mały i łatwiej ogarnąć. Czy wolisz organizować duży, bo masz na przykład większe zaplecze, więcej możesz, masz większe możliwości, nie wiem, finanse, w sensie budżetowe, tak? Okay. Techniczne. Wiem, o co ci chodzi. I zaplecze też pracowników, nazwijmy to, grzdaczy. Z tym ostatnim bym nie szalała, ponieważ grzdaczy to zawsze jest siła, której brakuje. No, wiadomo. W sensie tak jakby wolontariat jest niewdzięczny, a sprawia mnóstwo radości, ale no jakby nie oszukujmy się, to jest poświęcenie całego weekendu albo i dłużej na przygotowanie i obsługę konwentu.
Co do frajdy organizacji, mniejsze są fajniejsze, bo łatwiej je pospinać. Mhm. Mają mniejsze ryzyko na Tak, mniej fuck-upów. Zepsucie, no. Jakby to jest, co nie znaczy, że się nie zdarzają. Ale faktycznie tutaj... No powiedzmy, że ta logistyka i w ogóle łańcuchy komunikacyjne też są dużo krótsze, więc jesteś w stanie szybciej, łatwiej dostać zgodę, właśnie dodatkowe materiały, cokolwiek, tak, czego potrzebujesz, dlatego że zazwyczaj odzywasz się do osoby, która jest dosłownie piętro nad tobą i ta osoba wie. Nie musisz tego robić, że tu. I ktoś tam na górze dopiero będzie decydował. Komunikacja jest lepsza. Tak. No, łatwiejsza. Natomiast przy większych imprezach faktycznie możliwości, powiedzmy, finansowe, organizacyjne są zazwyczaj dużo szersze. Czy to się przekłada na to, że coś jest lepsze? Nie wiem. Znaczy, no dobra, no. Żeby nie było. No, największa impreza, przy jakiej organizacji działałam, to był Falcon. To jest duży konwent. On miał parę tysięcy, tak, paręnaście z Harem w pewnym momencie. Odpowiadaliśmy za blok RPG, ja wtedy też organizowałam konkurs Nerd. Mhm. Pamiętam, bo wygrałam. To rok wcześniej. No, racja. Bob wygrał. No i wszystko. Legło w gruzach mój fame. No. Tak. Więc faktycznie, no to była duża impreza. Mhm. I tam jakby cały blok programowy, który robiliśmy, też był pełen atrakcji, więc wiadomo, że komunikacja z twórcami programu, logistyka sal, jakby to wszystko są rzeczy, które gdzieś tam były na naszych barkach. No i to było na większą skalę, natomiast nie wiem, czy było trudniejsze, ale to też bardziej chyba już kwestia doświadczenia, nie? Jak zrobisz ileś mniejszych imprez, to większa cię przestaje przerażać. No tak, bo składasz mniejsze klocki, które układają się na większą budowlę. No dobra, zanim cię zapytam o hinty, najważniejsze hinty przy organizacji konwentu, to powiedz mi, jak się masz do konwentów online, bo ja na przykład nie lubię konwentów online, nie potrafię z nich korzystać, ale robię na nich prelekcje, bo uważam, że fajnie jest wspierać te inicjatywy, bo to jest ważne, żeby ta ciągłość była, zwłaszcza w pandemii, jak to się wszystko zaczęło i fajnie, że konline cały czas jest, ale ja nie jestem w stanie w ogóle skupić się na tym, co tam jest, wybrać i jakby korzystać z tego Discorda. Jak to się ma w stosunku do ciebie? Ja nie widzę w tym problemu. Czy to się zgrywamy? A to się nie zgrywamy. Nie widzę w tym problemu, a Conline w ogóle skradł moje serce. Jak Zefir go wymyślił, to byłam totalnie zakochana. Conline, polecamy. Tak, już był. Tak, był. Ale będzie kiedyś. Będzie jeszcze, no? W roku, tak. Natomiast faktycznie ta inicjatywa była dla mnie takim objawieniem trochę, nie? Właśnie wtedy, kiedy zamknęli nas w domach i jakby imprezy się skończyły. Tak, to była jakaś pewnego rodzaju terapia. No, i tak. Ciągłość no to był... uprawiania hobby, które było wcześniej nie online, znaczy nie do końca kontakt, online. No. Tak, w większej skali, nie? W sensie, bo mogliśmy się spotkać w piątkę, tak, powiedzmy, a tutaj nagle w jeden weekend pojawiało się kilkaset osób, z którymi też często się w ogóle widujemy tylko konwentowo, bo mamy dużo takich znajomości, które są właśnie stricte gdzieś tam imprezowe, jeżeli chodzi o naszą branżę, czego chłopaki nie rozumieją. Chłopaki wielu rzeczy nie rozumieją. No tak to bywa. Się wytnie. Ja to wytnę. To ja go wytnę, no. Jest źle. Więc faktycznie Conline naprawdę był dla mnie czymś nowym, czymś bardzo fajnym, co wzbudziło we mnie bardzo dużo pozytywnych emocji. Zresztą pomagałam przy organizacji. Za co też bardzo dziękuję ekipie awangardowej, bo to też było bardzo fajne doświadczenie. I ja nie mam problemu z korzystaniem z narzędzi online. W sensie... Nie jesteś ziadersem, rozmowy, to nie kwestia ziadersem. Rozmowy prowadzone na kanałach discordowych, spotkania online, sesje online, jakby... Oczywiście, to jest zupełnie inna specyfika
dynamika. W ogóle to jest coś innego jakby niż to, jak spotykamy się na żywo. Ale nie zmienia to faktu, że oby więcej. No dobra. Kumam. Jakby wciąż ja bywam, ale bardziej wpadam i wypadam niż tam jestem cały czas. Ale natomiast jest stara duchem. Usłyszałam co innego, ale tak, stara duchem. Nie pamiętam, co usłyszałam. To temat na oddzielny odcinek, więc obejrzycie ten, to następny wytłumaczę. Ale jeżeli lubicie konwenty online, online, tak? No. Bukon, organizowany przez Imaginarium tak RPG. Impromprucon, organizowany przez Chaosium, na którym byłam. Im się nawet podobał, naprawdę. Konwent online mi się bardzo podobał. Jakie są jeszcze konwenty online? Wymieniłam trzy. Szczerze było. Nie wiem, czy kojarzę coś więcej. No to trzy, które warto śledzić. Jeżeli lubicie, zapraszamy. Ostatnia rzecz. Najważniejsza. Tipy przy organizacji konwentu. Nie rozgraniczam teraz online, nie online. Po prostu takie, wiesz, najważniejsze, które mogą się zastosować do... Miej tabelkę ze wszystkim. Tabelki lubimy wszyscy. No. Nie, niektórzy nimi gardzą, ale to jest narzędzie, dzięki któremu niczego nie zgubicie. To jest jakby... Czyli Excel. Excel, prawda, ci powiem. Excel jest wszędzie. Zawsze, no. Jak macie na informatyce zajęcia z Excela, nigdy nie myślcie sobie, to mi się nie przyda, bo jesteśmy humanistą. Nie, nie. Excel się przydaje każdemu. Tak, bo później się okazuje, że to jedyne możliwe narzędzie do śledzenia wszystkich danych w 15 tysiącach zakładek. Jakby, no tak. Więc tak. Excel. Znalezienie, znaczy może inaczej, niekoniecznie musi być to Excel, ale znalezienie narzędzia, w którym jesteście w stanie śledzić progres wszystkich elementów, którymi się zajmujecie. Dalej Hindy. Komunikacja. Komunikacja, komunikacja, komunikacja i jeszcze raz komunikacja. Czy to wynika z hierarchii? Może wynikać z hierarchii, ale tak naprawdę nie, dlatego że im bardziej szczerzy będziemy jako organizatorzy w komunikacji między właśnie organizatorskiej, tym lepiej dla nas, dlatego że mogą się zjawić sytuacje, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić. Jeżeli będziemy próbować je zamieść pod dywan albo rozwiązać środkami, które są niewystarczające, to prawdopodobnie ugryzą nas w cztery litery. A co za tym idzie? Jeżeli powiemy o nich odpowiednio wcześnie komuś innemu, jest szansa, że nam pomoże i zażegnamy potencjalny kryzys, zanim w ogóle będzie miał szansę zaistnieć. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Więc takie raportowanie na bieżąco, jakie są postępy, gdzie widzicie... Żeby każdy był na jednej stronie, że tak pojadę anglicyzm. Tak. Okay. Tak, trzecia rzecz. Tak. Trzecia rzecz. Czy trzecią rzeczą mogłoby być na przykład świadomość, z jaką skalą się ścieramy i na co możemy sobie pozwolić? Czyli ograniczenia? Nie. Nie. No to nie trafiłam. Nie zgrałeś. Nie, dlatego że nawet jeżeli pomyślisz sobie o jakichś ograniczeniach, które wiadomo, że są, no. Tak? No bo to wciąż nie oznacza, że jeżeli masz dobry pomysł, to nie jesteś w stanie go zrealizować. No to trzecia rzecz. Ważna. Tak. Znaczy mieć pewność siebie w tym wszystkim, co się robi. To jest takie... Jeżeli będziecie negować swoje własne możliwości, umiejętności zrobienia czegoś, to będzie widać, a coś będzie niedopięte. Jakby podcinanie własnych skrzydeł nie propsujemy takich zachowań. I faktycznie nawet jeżeli trzeba założyć jakąś maskę, zwłaszcza na czas konwentu, kiedy wiecie, tygrysią na przykład. Ostatkiem sił. Tygrysią maskę się zakładamy. Tak, tak. Puszczamy sobie Eye of the Tiger i jedziemy z tym koksem, nie? W sensie, no to jest niestety ten zryw, gdzie na pewno wydarzą się rzeczy, których się nie spodziewamy. Czyli więc trochę, trzeba się spodziewać, że się wydarzą rzeczy niespodziewane. Expect the unexpected. Dokładnie. Jak to się ładnie i mówi. Jakby nie stawiać się jakby od razu na pokonanym miejscu, tylko stwierdzić, okej, dobra, jakie mamy możliwości, znajdziemy czyli, rozwiązanie. Trochę jakby otworzyć się, myśleć out of the box, czyli jeżeli coś nie idzie, natychmiast szukać rozwiązań, a nie martwić się, że coś nie wyszło. Okay. Tak. A to jest bardzo dobra rada w ogóle życiowa. Tak.
Znaczy generalnie Excel to też jest dobra rada życiowa. Czyli my generalnie służymy wam radą życiową, nie tylko RPGową. Wow. O kurczę, ale się zrobiło. No dobrze. Ciężko to nazwać niezgranymi w takim razie, skoro skrywamy się w życiowych radach, no, ale wciąż. Ja wolę mniejsze konwenty Amery. Czyli jeżeli pojedziecie na konwent, mnie spotkacie na dużym, dziczkę na małym, i więc jedźcie na ten duży. To były niezgrane. Aha, pozdrawiamy. Aha. Subskrybujcie kanał To Jagodne. Dajcie nam znać, co tam, sądzicie. Tu, tak. Aha, na dole, tak. A dajcie nam znać, co sądzicie. Jak wam się podobało, to wiecie. As you like it. Tak, łapka w górę. I do usłyszenia.